zawsze łatwo było namówić do udziału w tym filmie panią Grażynę Błęcką-Kolską, która wiadomo jest po swoich prywatnych przejściach. Pomysł zrobienia tej trzeciej części zrodził się jeszcze przed tym i akurat wtedy zdarzyło się to nieszczęście w życiu pani Grażyny i ja powiedziałam wtedy Tadeuszowi Lamce, Tadeusz mówi, no w tej sytuacji to w ogóle nie ma o czym mówić, nie możemy rozmawiać z panią Grażyną w tym momencie o tym, czy ona chce zagrać w komedyjce. Natomiast w pewnym momencie zobaczyliśmy, że ona już wraca do pracy i zadaliśmy przez agenta jej takie pytanie, czy bierze pod uwagę w ogóle, żeby zagrać w tej trzeciej części Kogla Mogla. I ona powiedziała, że tak. Oczywiście, że zależy to od scenariusza, ale nie odrzuca tej propozycji z założenia. I jak dostała do przeczytania scenariusz, to zadzwoniła do mnie i powiedziała, że bardzo jej się podoba, że dziękuję i że cieszy się na tę pracę. Więc dla mnie to była taka prywatnie duża radość też. To mogła być też, no, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jakaś forma terapii, prawda, odskoku od tego życia prywatnego też dla pani Grażyny. Może, bo też zagrała przecież ostatnio w bardzo ciężkim filmie, za który dostała nagrodę w Gdyni napisałam do niej SMS-a gratulując jej tej nagrody. I napisałam, że pani Grażyna, pewnie ciężko było pani tą rolę zagrać. Napisała, tak, to było bardzo trudne doświadczenie, ale teraz wchodzę na plan Kogla Mogla i teraz będzie tylko radość, młodość i jakby takie pozytywne wszystkie rozwiązania. Więc myślę, że to rzeczywiście może nie była forma terapii, ale na pewno to był taki powrót do tego czasu dla niej, kiedy była młoda, kiedy wszystko było przed nią. Zawsze to jest takie sympatyczne. Ja też mam takie poczucie, że wracam do tego momentu, kiedy byłam początkującą autorką. Natomiast ja też myślałam o niej pisząc, bo na przykład zupełnie świadomie nie wiedzieliśmy, kogo ona urodzi, czy chłopca, czy dziewczynkę, bo galimatia skończy się stwierdzeniem, że jest w ciąży. Nic więcej nie wiedzieliśmy. I ja specjalnie stwierdziłam, że to będzie syn, a nie córka, bo nie chciałam, żeby miała jakiś rodzaj osobistych, prywatnych skojarzeń, gdyby miała grać matkę dziewczyny w takim właśnie podobnym wieku, jak byłaby jej w tej chwili jej córka. To uważałam, że to byłoby dla niej trudne. Nie chciałam też na przykład, żeby była wdową, bo uważałam, że ta świadomość tej gdzieś śmierci męża byłaby też bardzo taka ciążąca na tej postaci i na całym filmie, więc specjalnie zrobiłam coś, co nie jest może takie znowu super wesołe, ale że jednak jest rozwódką i że ten mąż żyje no i ma takie problemy, jak to czasem kobiety rozwiedzione, czyli że synek lawiruje między tatą a mamą i stara się dla siebie jakąś taką najwygodniejszą ścieżkę życiową ułożyć między nimi.